Stoję na bagnach. Wieje jak cholera. Nie mam kapelusza. Zaatakował mnie aligator. Zeżarł mi normalnie kapelusz. A jest strasznie zimno. Temperatura poniżej zera. I tak być powinno w święta i w Sylwestra. Ktoś powie, zaraz, zaraz, ale my chcemy, żeby było gorąco w grudniu. No i wylądował. Lecę do obozu. Po drodze przydałoby mi się dorwać aligatora. Chodzi o sprawę zemsty. To jest obojętnie jaki aligator, ale chodzi o to, że on mnie ugryzł. Na początek jestem głodny. Aligator był dosyć spory. Muszę powiedzieć, że ciągle bolą mnie plecy. Czuję jego zęby na moich plecach. To nie jest nic przyjemnego. Uwierzcie mi. A i dupa przy okazji boli. No bo on ma jednak sporą paszcz. Baśka oczywiście nie raz była pogryziona przez aligatora. Żyje w takim miejscu. Żywie doskonale. Jak to wygląda? Jedź, stara. Temperatura minus 3, 11:25. To dobra temperatura. I ciągle sypie. Rozglądam się tutaj, może dorwę jakiegoś, chociaż tutaj jest płytko i raczej są nieduże, ale tutaj, na tych mokradłach, to wam powiem, że jak w mordę jeża. Tutaj, gdzieś aligator może być. Chodzimy jakiegoś dużego bydlaka. Jednego chyba widzę. Nie wygląda on na dużego. Ale w każdym razie siedzi jak w mordę jeża. Podejdę. Poczekajmy, jedzie pociąg. To pośpieszny. Z Zakopanego. Przejdę naokoło, bo tutaj jakbym strzelał, to strzelałbym w jego dupę. To nieopłacalne jest strzelać w jego dupę, dlatego że to niewielkie mu obrażenia da. I musicie uważać, taki aligator wydaje się bardzo wolny, w rzeczywistości bardzo szybko biega. Staję naprzeciwko niego, biorę giwerę i żegnam pana. Ale fakt faktem, że to nie ten kaliber i musiałem oddać kilka strzałów. Przyglądam się teraz, co się dzieje dookoła. Czy inne aligatory nie widzą tego, co się stało? Chyba nie. Idę po swoje. Po lewej widzę żółwia. Żółwi staram się nie ruszać, to dobre stworzenia i mają przerąbane tutaj w tych rejonach z aligatorami. Często gęsto ich atakują. Ale jest to pewne plus. Aligatory często gęsto łamią zęby na tych żółwiach, na ich pancerzach. No i później są takie bezzębne aligatory. Wyglądają komicznie i wielu z nas się śmieje tutaj na dzikim zachodzie. Ciągle kręcę się w rejonach stolicy, ale muszę powiedzieć, że zaczyna mi to brzydnąć. Za duże imprezy są w tej stolicy. Często woda leje się litrami. Lubię wodę, owszem, ale nie tak, że wychodzi mi przez szyję. To już lekko za dużo. Ale jak zimno, trzeba się jakoś ogrzać. Tu, niedaleko, w pewnym miejscu
łowiłem ryby. Muszę powiedzieć, że nie podejrzewałem nawet, że będą duże jesiotry. Były duże jesiotry, warte po 8 dolarów. Tutaj też się przyglądam. Zauważyłem również zająca, jak ja lubię pasztet. Sęk w tym, że ten jest bardzo szybki. A, mam dziada. 4 strzały na jednego zająca. To mało opłacalne. Ale tam jest jakaś banda. Wydaje mi się, że oni kombinują kogoś napaść, albo przynajmniej kogoś napadli. Na razie nie wiem. Stoi jeden, się gima jak idiota. Drugi chyba jest na koniu, albo odjechał. Ale coś tam się ewidentnie dzieje. Podjadę, zerknę. Może go napadli, może go okradli. Tutaj strasznie bywa niebezpiecznie. Chyba do kogoś strzela. Do mnie? Nie pierdol. Jeszcze mi nie trafił. Jak mi nie trafił, to nic nie robię. Do kogo on strzela? Czekajcie, podjadę, zapytam się. Chyba do mnie, ale nie jestem pewny, co mówi. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Agent rządowy! Orzesz, kurwa! Czekaj. A w nogi, kuźwa, w nogi agent rządowy! Jasny gwint! A żeby popadli, kurwa, w kałabanie, spierdalaj, Baśka, i to szybko. Cholera, schowaj tą broń, żeby nie było na nas. Agenta rządowego bardzo rzadko udaje mi się dopaść. Staram się unikać takich typów. Jest to cholernie niebezpieczne. W pierdlu można później siedzieć wiele, wiele lat. Odjedźmy kawałek. Przy okazji podjadę tutaj. Trochę żeśmy odjechali. Nie powinni już na nas zwracać uwagę, ale trzeba być czujnym. Z agentami bywa bardzo niebezpiecznie. Bardzo szybko zaczynają nas później szukać jakieś grupy specjalne. Wsadzą do paki na 100 lat albo 200. Tam takie wyroki są w Stanach. Czekaj. Ryba bagienna. Na bagnach bardzo rzadko Barbara łapie ryby. Jest to niebezpieczne, zobaczcie, węże, pływa tam nawet jeden. Aligatory, często gęsto wędkarze giną w głębinach, a ich żony później mają dużo kochanków. No nie jest dobre rozwiązanie. Ale czasami jak jadę jakiegoś sumika albo coś takiego, złapię. Ale trzeba cholernie uważać. Tutaj akurat jakaś ryba się kręci, ale nic nie bierze. Chyba nie ma sensu. Coś pływa, ale raczej nie za wiele. Szkoda naszego czasu, tym bardziej, że jest bardzo zimno i stanie w wodach w takiej temperaturze. Kopyta mogą odpaść. Lecimy dalej. W stronę obozu. Tę skórę zostawię w obozie dla naszego kolegi, który prowadzi z nami pewną firmę transportową, odzieżową i tak dalej. Zawsze parę groszy będzie. Chyba słyszałem wiewiórkę. Mają dobre mięso. Podjadę tu. Przyglądam się tylko, czy nie ma jakichś aligatorów i innych niebezpieczeństw, ale generalnie nie widzę. Agent rządowy cały czas. Będzie mi się śnił w nocy. Barbara zlikwidowała agenta rządowego. Kurwa, jego mać, tak nie wolno! To są mokradła koło takiego bardzo fajnego domku. Zobaczmy sobie, gdzieś tu. Coś tam pływa.
No i siedzi, ale to raczej chyba nic dużego. Zresztą zaraz zobaczymy. W tym jednym miejscu faktycznie nie sądziłem, że będą jesiotry, a były jesiotry. Zawsze jak jadę gdzieś, to jakoś jedną lub dwie ryby łapię. Po pierwsze, lubię ryby, mało cholesterolu mają, a lekarz mówił, że mam uważać. Dlatego piję tylko regularnie 3 razy w tygodniu. A poza tym je sprzedaję. To dobra gotówka, ale w tym miejscu nie sądzę, żeby było coś wartościowego. Ale prawdę mówiąc, nigdy na jednej rybie nie kończę. Jedno biorę dla siebie, a drugą biorę na handel. Zaczyna się ściemniać. Kuźwa jego mać, jak zostanę tutaj na noc, przecież zamarznę jak cholera. Trochę chyba daleko zarzuciłem, przyciągnę trochę bliżej, bo przynęta wylądowała na drugim brzegu. A na brzegu raczej nic nie weźmie. Po prawej stronie widać jakiegoś kowboja, który bardzo szybko gnał. Trzeba uważać. Niebezpiecznie w tych czasach. Chociaż prawdę mówiąc, i w dzisiejszych czasach, jak sobie pomyślimy, wystarczy pojechać gdzieś, gdzie nie trzeba. I przecież nas dorwą. Neandertalczyki. A takich jest sporo. Ktoś powie, jak kurwa 2022 jeszcze takie są? Są. Całkowite umysłowe. Zera nad zerami. No niestety. Takie mamy czas. 2 rybki. Wystarczy. Chociaż tutaj być może jest coś większego. Być może i tak, ale robi się coraz ciemniej, a śnieg zaczyna coraz mocniej sypać. Ale prawdę mówiąc... Nie. Nogi mi zaczynają marznąć. Jadę dalej. Gnaj, Suzy. Robi się naprawdę strasznie zimno. Tu niedaleko jest nasz obóz, gdzieś po lewej stronie i będziemy starali się do niego trafić, tam przy ognisku. Ogrzeję się. Widzę, że marznę zdrowo i potrzebuję coś ciepłego zjeść. Mam ze sobą ciepłe jedzenie, ale na czarną godzinę. Generalnie, kiedy nie trzeba, to nie jem. Pojadę skrótem. Ale to jest cholernie niebezpieczne. Tereny te piękne, fakt, też mi się bardzo podobają. Ale nieraz byłem ukąszony przez węża. Nieraz dziki skoczyły mi na plecy. Dzikie świnie tutaj biegają straszne. No ale i aligator. Bydle nad bydlakami. Na takich bagnistych terenach. Łatwo zginąć. Muszę coś zjeść. Zjem kuraka. Zaczyna mi żołądek grać marsz. 17:18. Minus 4 stopnie. Robi się cholernie niebezpiecznie. A tereny podmokłe. Wyjechaliśmy z bagien, to bardzo ważne. Tam nie jeden koń już szedł i śladu po nim nie było. A czasami właściciela konia nie znaleźli. Później jakieś duchy straszą na bagnach. Bagna! To straszne miejsce. Dla przeciętnego Kowalskiego, który przyjedzie spod Zabrza, będzie to potwornie trudne, aby przeżyć. No i obóz. Nasz kumpel siedzi ciągle najebany. On pije strasznie ostatnio. Mówi, że to przez tą zimę. Ja mu się nie dziwię. Faktycznie jest strasznie zimno. Ale dam mu dobrą skórę. Muszę zamówić towar albo pojechać po niego, aby mógł nasz pracownik pracować, ale to nie teraz. Niech na razie odpoczywa. Są święta, a w zasadzie po świętach, ale za chwilę Sylwester będzie. Wy wiecie, jak on chleje w Sylwester? Kurwa jego macie, jeszcze tak nie widziałem, żeby ludzie pili. Uszami napierdala! A to być moja choinka. Są święta i po świętach, ale choinka ciągle stoi. I pali się ognisko.
pisało, że jakiś gracz zabił drugiego gracza. Jeżeli jesteście na takich serwerach całkiem poważnie, to uważajcie. Lepiej uciekać z czegoś takiego, bo tutaj wtedy mogą być pojeby. Będą strzelać do was, tak jak ostatnio ja miałem. Stałem, łowiłem rybę, mówię niemożliwe. Łowiącego rybę od tyłu, można powiedzieć, zaatakował, a to już jest rasowy debil. Od razu lepiej wychodzić. Na razie sarnina. Widzę, że mam kilka mięs, które mogę zrobić i schować na czarną godzinę. To to i zrobię. Chociaż nie, tylko jedno. Teraz sprawa kapelusza, którego zgubiłem ostatnio podczas walki z aligatorem. No właśnie, chodzi mi o tego. Od razu, zupełnie inaczej. Do następnego, na dzikim zachodzie. Polowanie, strzelanie, ucieczka przed kowbojami i ciągłe przygody z Suzy.